Chcesz mieć taki samochód? Na to wygląda. O, los cię pokarał. Cześć. Cześć. I czołem. Witam. Wyluzowany. W ogóle to kupuję furę za 1200 szyku. Jestem, wiesz, dzisiaj panem tego świata, ale jesteś panem tego odcinka, mój drogi. Ja będę tutaj, muszę powiedzieć to słowo, będę ci służył swoją wiedzą oraz tymi samochodami, które naprawdę trudno znaleźć na rynku. Dlaczego chcesz kupić sobie samochód za 1200? Chcę udowodnić, że nawet za tak niskie pieniądze mogę kupić sam sobie samochód. Przy moim współudziale. Już się zaraz się alarm włączy. Czekaj, ja od razu polecę po kluczy. To jest fura, która się sama uzbraja. O, zobacz, nawet pilot ma sklejony skoczem, widzisz? No. To będzie nieustająca prowizorka dzisiaj, wiesz, że zadanie do wykonania pod tytułem jedno z tych niemożliwych. 1200. Ten kosztuje 1400 wyjściowo. Wiesz, co to jest za auto chociaż? Kia. Kia, brawo. Tak. Jest to Kia, która nazywa się Sefia i od drugiej generacji, bo to jest druga generacja, była sprzedawana już tylko w sedanie. Szuma przejęła pięciodrzwiowe nadwozie, a to był taki sedan. Czy lubisz sedany, czy nie? No, nie masz wyjścia, stary. Jak nie lubisz, to polubisz. No. Ty miałeś już jakiś samochód kiedyś w życiu? Swojego nie jeszcze. Swojego? Pierwszy będzie, tak? A se strzelisz kolano, kurna. Wiesz, że kupisz to jedno, a utrzymać to drugie? Tak. Uczysz się, czy zarabiasz? Uczę. Kto będzie za to płacił? Jak nie zadziała, to będzie stał. No, dokładnie. Za koleś, no dokładnie. Samochód, od razu ci powiem, pochodzi z 98 roku, wtedy został wyprodukowany. Ma bagażnik otwierany kluczykiem, między innymi ma autoalarm, jak to w latach 90 szalonych, wiesz. Nie było ściemy, teraz patrz. I nic. O. Działa. Funkcjonalność, zaczynamy. No bagażnik, no spoko jest, tak? Nie jest za mały, nie jest za duży. Dzisiaj musi ci po prostu wszystko pasować tutaj. Tak, jakbym ci nawet, wiesz, jakbym cię ubrał za ciasne portki, to też musisz powiedzieć, Adamie, jakie one są fantastycznie wygodne, chcę w nich chodzić po wsze czasy. Tyle o bagażniku, tu wszędzie ta wykładzina tutaj. Widzisz, koreański samochód, kiedyś niedoceniany, dzisiaj bardzo chwalony, w sensie w ogóle mówię o koreańskich koncernach teraz. Wtedy rzeczywiście były kłopoty z różnymi elementami wykończenia, prawda? Niskiej jakości wnętrza i tak dalej, o tym co jeszcze pogadamy. Ale nie będziemy beczeć i nie będziemy na to zwracać uwagi. No, możesz sobie przekręcić kluczyk, możesz ocenić tutaj, jak ty się czujesz. Lubisz jeździć samochodami w ogóle? No, lubię. Lubię. O, kto nie lubi? Lekko tam jakby popychać nie popukiwał, ale... No, to jest do zrobienia tam, regulacja, te sprawy. Auto ma ile przebiegu? 281 tysięcy. Oczywiście, miejmy nadzieję, że tyle jest, nie? Bo auto, które już ma lat tyle, co ma, to nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co kupujesz. Postarałem się znaleźć dla ciebie samochody, w których po pierwsze, noga nie wpadnie ci poniżej podłogi, jak wsiądziesz. Tak naprawdę przeszukaliśmy 15 samochodów, obejrzeliśmy je bardzo dokładnie. W większości znakomitej noga wpadała poniżej podłogi, czyli były dziury w podłodze. Wybraliśmy dla ciebie 4 auta, w których naprawdę możesz wsiąść tak, żeby się w nim nie zapaść. No, staraliśmy się wyłuskać te samochody, żeby nie przykleić się do tego wszystkiego, żeby nie było syfu, żeby nie było rdzy. Chociaż dzisiaj tak naprawdę przy tych kwotach łatwiej jest odwieźć samochód, żeby się zezłomował, prawda? I wziąć za niego parę stówek, 7-8, niż bawić się w sprzedawaniu. Ale teraz uważaj, mój drogi, zamień się na sekundę w słuch, bo będę instruował i objaśniał. Samochód za 1400 wyjściowo, może za 1200 pójdzie. 4 szyby elektryczne, lusterka elektryczne, regulowane światła. Podoba ci się tu, czy nie? No, nieźle. A ty wolisz większe samochody, mniejsze, na co się zapatrujesz, bo ty... Bardziej na większe takie. Większe. No. No z takim sedanem, powiem ci, jak go na glebę położyć, jeszcze to on będzie bardzo rasowo i sportowo wyglądał. No, sprężyny, no. Walić to nie, na odbojach niech będzie. No. To nic, że niewygodnie, ale jakże stylowo, no. Dokładnie. Nie, no zarąbiście. Trzy wersje silnikowe tu były. 1,5, 1,6 i 2 litry. My mamy najsłabszą, żeby było najbardziej ekonomicznie, bo tak jak ci powiedziałem, teraz wiesz, my sobie żartujemy tutaj troszkę, ale jak będziesz miał swój samochód, pamiętaj, ubezpieczenie, opony, lato, zima, szczególnie, że w górach mieszkasz, prawda? To wszystko wymaga jakiejś tam inwestycji. Słyszysz popukiwanie? No, słyszę coś tutaj. Co to może być? Dobre pytanie. Dobre pytanie. No wyraźnie spod pokrywy zaworowej tutaj, prawda, puka? No. Tu się lekko poci to wszystko. Też musisz wziąć pod uwagę, żeby albo samemu pogrzebać, albo poprosić kumpla jakiegoś, ale też na wejściu, żeby w tym samochodzie
żeby on złapał świeży oddech, żeby mu zmienić olej, żeby mu zmienić filtr, żeby parę rzeczy od razu po zakupie zrobić. I to jeszcze 2-3 stópki też musisz przygotować na to, żeby chociaż coś w tym aucie zrobić. Chyba że chcesz w ogóle tylko jeździć, żeby aż zajeździć, czy nie? Nie, no to jest samochód tak do końca wakacji raczej. No, na wakacjach do pracy idę i mam w planach coś innego już na większego. Aha, czyli tak na pół roku, tak? No, pół roku do roku, żeby to jeździło, żeby to wytrzymało ze mną jakoś. No to jedna zmiana oleju i heja, no, jeździć aż wiesz, aż padnie, jak puści drogie dymy, no to wtedy go już sam zezłomujesz. Kia Ceffia to kompakt, ale całkiem sporych rozmiarów. Auto jest lekkie, waży niewiele ponad tonę. 16-zaworowy benzyniak ma 80 koni. Do setki koreański sedan rozpędza się w mniej niż 14 sekund, a na setkę wciąga nawet dyszkę. W 370-litrowym bagażniku prezent od właściciela. Nowy amortyzator. Szkoda, że jeden. Przebieg wydaje się być autentyczny. Auto jest w całkiem niezłym stanie. Tapicerka nie jest zniszczona. Widać, że ktoś dbał. Brakuje tylko klimy, ale może i dobrze. W samochodzie kosztującym tyle co rower, byłaby to zbytnia rozpusta.